Dzień dobry, tu szkolne radio internetowe Skorupiaki. Pewnie nie spodziewaliście się jeszcze jednej audycji w tym roku, a tu proszę, audycja noworoczna. Jak w ogóle spędziliście Wigilię? Co mieliście przeszykowane na kolację wigilijną? Z czym mieliście pierogi? No co, pierogi zawsze muszą być. Szkoda, że nie możecie mi tego teraz powiedzieć przez tą pandemię. A no właśnie. Jeżeli nic się nie zmieni do tego czasu, to pod koniec ferii zimowych wrócimy już do szkoły i powspominamy sobie, jak to było siedzieć przed tym ekranem pół dnia. W tym roku święto Nowego Roku, tak jak Wigilia, będzie inne niż wszystkie, zważywszy na zaostrzenie zasad. Nie będzie można spotkać się ze znajomymi, sąsiadami, dalszą rodziną, a przynajmniej nie na żywo. Ale skończmy już z tymi czarnymi myślami. Nowy Rok to powinno być radosne święto i tak powinniśmy je wspominać. Skąd w ogóle wziął się zwyczaj obchodzenia Nowego Roku? Okazuje się, że święto to obchodzono już w starożytności, ale należy pamiętać, że zważywszy na różnice w kalendarzach na całym świecie, święto odbywało się w różnych dniach. Pójdźmy więc dalej. Może do starożytnego Rzymu, który w swoich granicach posiadał połowę znanego wtedy świata? Ha! Bingo! Pierwotnie Nowy Rok w starożytnym Rzymie witano 1 marca. Jednakże zmianę zawdzięczamy głównie cesarzowi Juliuszowi Cezarowi, który przy pomocy aleksandryjskiego astronoma Sosygenesa zreformował kalendarz i w 46 roku przed Chrystusem urzędowo zdeklarował obowiązek obchodzenia 1 stycznia jako początek roku. Tak bynajmniej wynika z kontekstu historycznego, a jak to się widzi z kontekstu religijnego? W tradycji katolickiej święto związane jest z papieżem Sylwestrem II, właściwie Gerbertem z Aurillac, który wraz z Rudolfem Glaberem, również mnichem benedyktyńskim, oczekiwał końca świata na przełomie 999 a 1000 roku. Ponieważ Sylwester II miał rozległą wiedzę matematyczną, obawiano się go, a ludzie drżeli w obawie przed końcem świata w związku z wejściem w nowe milenium. Kiedy wybiła północ i nie doczekano się zapowiadanej apokalipsy, zaczęto świętować. Ludzie wyszli na ulicę, śpiewając, tańcząc. 1 stycznia 1000 roku papież Sylwester II dał błogosławieństwo Urbi et Orbi, miastu i światu, co stało się tradycją i funkcjonuje aż do dziś. O dziwo, tym razem Polska nie wyróżnia się na tle innych krajów. Tak jak każdy obchodzimy Nowy Rok w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia i mamy takie same tradycje związane z tym świętem jak każdy. No właśnie, czy na pewno każdy? Nadszedł czas na moją ulubioną część programu – ciekawostki. Zaczynajmy. W nocy z 13 na 14 stycznia na tradycyjnych małankach, czyli imprezach noworocznych, Nowego Roku oczekują mieszkańcy Rosji i inni wyznawcy prawosławia, którzy posługują się kalendarzem juliańskim. Na małanki mogą się załapać także mieszkańcy wschodniej Polski, zwłaszcza okolic Białegostoku, ze względu na liczną grupę wyznawców prawosławia. Chiński Nowy Rok, powszechnie zwany Świętem Wiosny, jest najważniejszą datą w tamtejszym kalendarzu. W tym roku uroczystość zaczęła się 24 stycznia, data ta nie jest stała, i tradycyjnie mieszkańcy Chin spędzili ten dzień w domu z najbliższymi, obdarowując się prezentami. Kolejny dzień mieszkańcy zaczęli od złożenia ofiar przodkom na domowych ołtarzach, a następnie uczestniczyli w tradycyjnych miejskich korowodach z ogromnymi lwami. Obchody Nowego Roku trwają 2 tygodnie i wieńczy je święto latarni. W styczniu tego roku Chińczycy przywitali 4718 rok według kalendarza chińskiego. Był on rokiem szczura. O, ironio losu. W Korei Północnej nie ma roku 2016. Jest za to rok 105 na cześć 105 rocznicy śmierci założyciela Koreańskiej Republiki Kim Il-sunga. 1 stycznia 2018 roku na wyspie Al Marjan w Zjednoczonych Emiratach Arabskich doszło do wybuchu największej fajerwerki na świecie. Wybuch był około 6-krotnie większy niż przeciętny pokaz sztucznych ogni. Bomba Grucci ważyła 1 kg, co oznacza ponad 2-krotny wzrost w stosunku do poprzedniego rekordu świata, należącego do japońskiej firmy. Miała średnicę 1,3 mm, a jej moździerz 1,5 mm. Bomba wyleciała na wysokość 1 metra. Firma Grucci ustanowiła już uprzednio rekord świata w roku 1979. Moi drodzy,
Mam nadzieję, że audycja noworoczna Wam się podobała i stanowiła dla Was miłą niespodziankę. Jeśli usłyszeliście w naszych głosach lekkie zmęczenie, to tylko znak, że autorski projekt radiowy wymaga pracy i ciągłych ćwiczeń. Chcieliśmy jednak zrobić jeszcze jeden materiał radiowy, żeby zakończyć pozytywnie rok 2020 i życzyć nam wszystkim szczęśliwego nowego 2021 roku. Jeśli możecie, piszcie, dzwońcie, zostawiajcie informacje na Zoomie dotyczące naszych audycji radiowych oraz tematów, o których chcielibyście usłyszeć w naszym radiu. Bo mamy nadzieję, że przyjemnie Wam się słucha naszych programów radiowych i osób prowadzących audycje. Na zakończenie jeszcze raz przesyłam Wam najlepsze życzenia noworoczne i trzymam kciuki, żebyśmy mogli już w styczniu wszyscy wrócić do stacjonarnych zajęć w szkole. Do usłyszenia na falach, Skorupiaki za mikrofonem.